Porządku, witam was w drugim odcinku z serii Zagrajmy w Adventure Island 3. Tak, przed nami dzisiaj kolejne wyzwania, kolejne plansze oraz ukryte bonusy, no i oczywiście na końcu czekający na nas złowrogi boss. Tak, pierwszą rundę, od której zaczniemy, będzie jaskinia, ale gdzie jaskinia, tam lawa, więc bierzemy czerwonego stworka. Dinozaura w sensie. No i oczywiście jak każda jaskinia, jak w każdej jaskini pełno pająków, nietoperzy i tak dalej, i tak dalej. W tej rundzie z tego co pamiętam jest, o właśnie, ukryty bonus, a w nim, tak, oczywiście trzy jajka do wyboru. Co się w nich znajduje, to już mówiłem w poprzednim odcinku. Tak, tref chciał, że akurat dostałem pomarańcze. Średnio mi się to przyda tutaj. Zwykle się wyrabiam. Jest! Czerwony. Kolejny towarzysz drogi. Yeah. Tak, nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że właśnie w tym otworze tej jaskini trochę ten otwór przypominał tabalugę. Tak. Kolejne wysp. Kolejna runda, tak? Weźmiemy sobie zielonego Triceratopsa. W poprzednim odcinku nie zdążyłem powiedzieć, czym on się specjalizuje. Otóż dobry jest w atakowaniu w czasie w biegu, ale jego główną zaletą jest to, że nie zapada się pod ziemię na piaskach pustyni, co go wyróżnia spośród całej ekipy. Jest bonus i to jest bardzo dobry bonus, gdzie dostajemy, tak, trzy dinozaury dodatkowe. To jest coś. Niestety nie udało mi się zdobyć kryształu, ale to nic. I znowu mamy skrót, przez który możemy sobie znacznie ukrócić drogę. I tu jest kolejny dinozaur. Wracam do zielonego i pluję do końca planszy. Tak, te wredne, nie wiem, ja mówię na nich prosiaki, wybiegają znienacka, ale łatwo można domyślić się, skąd on, kiedy będą wybiegać. Otóż na planszy znajdziemy, jak idziemy sobie przed siebie, to często są rozsiane takie kwiatki. Jak przejdziemy, ekran zniknie za tymi kwiatkami, to właśnie te świniaki wybiegają i mogą nas potrącić. Tak, gdybyśmy skrócili sobie drogę, obyłaby nas ślizgawka. Nie będę brał niebieskiego. Mam jednego. Jeszcze jak stracę, to będzie problem. Tak, i z tego co pamiętam, tu jest ten właśnie skrót, gdzie przejdziemy automatycznie do następnej wyspy. I on gdzieś tutaj się znajduje. O tak, tu jest. Tu właśnie jest ten skrót, więc możecie skorzystać z niego w łatwy sposób. Jeżeli się zgodzimy, przelecimy na następną wyspę. Jeżeli odmówimy, kontynuujemy dalej grę w miejscu, gdzie wzięliśmy klucz. Tak, ale to... Zresztą, jak już za dzieciaka grałem, to tak postanowiłem, że nie będę zbierał tych... Nie będę pomijał tych światów, bo to właśnie nie na tym to polega. Tak. Oryginalne przejście. Jeszcze raz to samo zamawiam. Dobra, już nie będę brał tego bonusa. Wiecie, gdzie się znajduje. A dokładnie tutaj, za tym wrednym morzem. Zresztą, jakbym pominął ten świat, to by sporo dinozaurów mnie ominęło. I z czym ja bym poszedł do kolejnych rund? Tak, bierzemy tego. Mi się wydawało, czy te w tej rundzie jest też pszczółka do wzięcia? Jest ta wróżka? Ta. Yeah! Pierwszy lodowy poziom za nami. No i pierwszy poziom chmur, tak? Jeżeli byśmy skorzystali w pierwszym świecie ze skrótu, to mielibyśmy właśnie tam pierwszy poziom w chmurach.
ale że nie skorzystałem z skrótu, to teraz będę miał okazję zaprezentować, jak wygląda ten poziom. Bardzo oryginalne. O tak. Teraz speedrun. Raz, dwa. Hopla, hopla. Tak, i tutaj też jest ukryty bonus. Pod koniec rundy, z tego co pamiętam. O, tutaj. Yeah, lecimy bardziej wyżej. Wyżej chmury, tak. Tak, bardzo pożyteczny bonus. Oczywiście dwa dinozaury do zebrania. I po uprzednim zebraniu wszystkich owoców, których nie zbiorę, dostalibyśmy kryształ z nietykalnością. Zebrałem owoców, o, kurczaka też. Na kurczaka się załapałem. Zaraz zresztą życie dostanę. Jeszcze tylko 8 owoców zbiorę. Tak jest. Udało się. Tak, to już przedostatni poziom. Coś krótki ten odcinek będzie. No dobra. Bierzemy pierwszy poziom z wodospadem w roli głównej. Ten. A weźmy sobie motyczki. To machawki. Przepraszam. Jop. Tak. Tak, te magiczne przejścia niczym Indiana Jones. Wchodzimy w ukryte przejście i co mamy? Kosmos. Normalnie wyczesany w kosmos. Tak, poziom raczej się... Bonus raczej niewiele się różni od poprzedniego. Tylko tłem w zasadzie. A, chyba nie będę miał okazji zagrania dinozaurów. Oj! Kurczę, a to wredny skorupiach, no. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem będę uważał. Kurde! No nie mogę się skupić, no. A myślałem, że tak szybko skończę ten odcinek, no. Tym razem ja będę sprytniejszy. No może mi się uda wreszcie ukończyć ten bonus. Jeżeli się nie ześlizgnę z tej trampoliny wrednej. Uwaga, chwila skupienia i znowu kryształy nie zdobędę. Wrednie rozstawione te owoce są. No ale dwa dinozaury nie wkigmucho. Jakoś idzie. Już takie sporo ich uzbierałem. Jeszcze więcej niż w poprzednim poziomie. Kurde! Nienawidzę tego poziomu. To było na pewno przez te śliskie deski. Ta! Łatwo jest się poślizgnąć. No. Ale z dwojga złego. Przynajmniej uzbroję się dodatkowe stworki. I może wreszcie mi się uda zdobyć ten kryształ. Tak, to żeby było, prawda? Hop! Yeah! Tak jest! Wreszcie kryształ w moich rękach. Uhoho. Perfect bonus. Dobra. Nie ma co obijać się. Nie, jeszcze raz. Nie, jeszcze raz. No. Teraz mi się uda. Yeah. Trochę to trwało. Tak. Ciebie się pozbędę. Ła! To też ślisko. Tak. Już coraz bliżej. Yeah, pterodaktyl. Nie ma co w zasadzie go opisywać. Nie ma
co go opisywać, bo charakteryzuje się chyba tylko lataniem i rzucaniem kamieni. Wredna ta broń, trochę ciężka w użyciu. Rzadki stworek ten pterodaktyl. A i tak z niego nie korzystam za często. Właściwie w ogóle z niego nie korzystam. Dobra, nie ma co gadać. Nie ma co gadać. Zagubione drzewo. Nie, las. Przepraszam. Dobrze. Bierzemy czerwonego przyjaciela i plujemy niczym Arnold. Niczym Arnold przez dżunglę. W drodze do predatora. Ta nastrojowa muzyczka. Tak myśliwy. Tak, wredna roślina. Myślę, że o. Tu też jest bonus, proszę bardzo, ja nie wiedziałem o nim. O, i 3 jajka. Może uda mi się coś ciekawego trafić. No tak. Dobrze by było. Tak jest, jeszcze ciebie załatwię. O, yeah. Od czegoś mam tylko dinozaura. Żaby, jakieś tukany, nietoperze i inne plugastwa stajemnia dozy. Jest! Wreszcie boss. Tak jest! Stoczymy wielki bój. W wielkiej faście. I ten boss raczej nie jest trudniejszy od poprzedniego. Jeżeli wiemy, w jakiej kolejności będzie się pokazywał z tych pokonów. Pal się. Jeszcze ciebie złapię. Yeah! Tak jest. Burn, baby, burn. Udało się. Ukończyliśmy drugi świat. Udało się. Pomimo wielu prób na wodospadzie, dotarliśmy do trzeciego świata. Tak jest. Przed nami nowe zadania, nowe próby, nowe levele, nowe bonusy. No i jesteśmy coraz bliżej naszej ukochanej. Także żegnam się z wami bardzo i zachęcam do dalszego oglądania, śledzenia naszej produkcji, z naszej przygody z panem Higginsem w roli głównej. No i do zobaczenia. Cześć.